bardzo serdecznie na wyjątkowej konferencji prasowej przed szkołą ponadgimnazjalną prowadzoną przez powiat bytowski. Są dzisiaj z nami nie tylko radni powiatowi, ale także związki zawodowe, oświatowe, przedstawiciele nauczycieli. Także chcemy przedstawić informacje na temat naszej działalności dotyczącej uchwały, stanowiska i sesji oświatowej, którą chcemy zwołać w najbliższym czasie. Pan przewodniczący Mariusz Łuczyk. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość w powiecie bytowskim złoży dzisiaj wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w dniu 19 marca o godzinie 15. Sesja nasza jest podyktowana troską o sytuację w oświacie w powiecie bytowskim. Zarząd powiatu bytowskiego reprezentujący koalicję Platforma Obywatelska Porozumienie Lokalne przedstawił projekt organizacji roku szkolnego 2015-16 w placówkach oświatowych powiatu bytowskiego. Zakłada on między innymi klasy 30-osobowe. Może to spowodować destabilizację w placówkach oświatowych w powiecie bytowskim. W związku z tym zapraszamy wszystkich nauczycieli, rady rodziców, związkowców na sesję w dniu 19 marca o godzinie 15 do Starostwa Powiatowego w Bytowie. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że ogłaszamy sesję nadzwyczajną, ponieważ coś nam się urodziło w głowach. Mamy protesty nauczycieli, mamy protesty uczniów. Związki zawodowe także wystosowały do Zarządu Powiatu Bytowskiego swoje stanowisko na temat reorganizacji w oświacie powiatowej, więc wsłuchując się w te głosy, postanowiliśmy zająć też stanowisko, postanowiliśmy zrobić sesję nadzwyczajną i to dzisiaj właśnie taki dokument pan przewodniczący chce przedstawić w Starostwie Powiatowym w Bytowie. Ale są z nami też związkowcy, pewnie parę słów chcieliby powiedzieć o sytuacji, która ma miejsce. Reprezentuję Związek Zawodowy Solidarność. Związek Zawodowy Solidarność negatywnie odbiera działania starostwa, które zmierzają do ograniczenia, czyli zmniejszenia ilości oddziałów w klasach zasadniczych o 2 oddziały. Takie cięcia kolejny rok z rzędu dotyczą właśnie szkoły zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Co dziwne, zwłaszcza w roku, który został ogłoszony przez panią minister, rokiem szkolnictwa zawodowego, więc zmniejszanie jeszcze ilości klas zawodowych dla nas jest niepojęte. Ponadto sprzeciwiamy się również zwiększeniu liczebności w klasach. Na pewno nie poprawi to jakości kształcenia, a o tym mówimy, jest to dla nas priorytetem i sprawą najważniejszą. Jak również Związek Zawodowy Solidarność przychyla się do prośby nauczycieli tej szkoły, którzy pragną, aby jeżeli otwieramy tutaj nowe klasy, to chcielibyśmy, żeby w tej szkole kształcić techników, czyli jeżeli propozycja jest pana starosty, żeby otworzyć tutaj liceum kolejne, takie próby już były wielokrotnie podejmowane, nauczyciele chcieliby uczyć w klasach technikum. Ta szkoła ma bazę, która pozwoli właśnie kształcić techników i prosimy, zwracamy się z apelem, że nie otwierajcie tutaj klasy liceum, tylko klasę technikum, tak żeby spełnić oczekiwania i młodzieży, bo młodzież w ankietach, które pan starostwo przeprowadziło w klasach gimnazjalnych, wypowiedziała się szczerze, że pragną kontynuować w tym roku większe zainteresowanie z kształceniem technicznym. My również jesteśmy przeciwni takiej organizacji roku szkolnego, jaką proponuje nam starostwo w nowym roku szkolnym 2015-2016, ponieważ odbędzie się to kosztem zwolnień nauczycieli. A klasy 30 i ponad 30-osobowe, po prostu powstanie mniej oddziałów klasowych i część nauczycieli straci pracę. Tak jak koleżanka powiedziała, rok 2014-2015 został ogłoszony rokiem szkolnictwa zawodowego. I chodzi o odbudowę i rozwój szkolnictwa zawodowego. Taka jest strategia ministerstwa, taka jest strategia również w województwie pomorskim. Natomiast nasz samorząd jakoś do siebie tej myśli nie dopuszcza. Również członkowie ZNP, którzy nauczyciele z tej szkoły, nie są przychylni tworzeniu tutaj szkoły mistrzostwa sportowego,
sportowego, ponieważ woleliby, tak jak koleżanka powiedziała, żeby w zamian za to powstała ewentualnie klasa technikum albo nawet klasy zawodowe. Dlaczego? Ponieważ w latach 2015-2020 będą naprawdę przeznaczone duże pieniądze na rozwój szkolnictwa zawodowego. Dziękuję bardzo. Kto jest z Państwa jeszcze? Proszę Państwa, również chciałbym zabrać głos w tej sprawie odnośnie całej, moim zdaniem, chybionej, jakby to można było nazwać, reformy oświaty, bo tutaj przed spotkaniem żeśmy się spotykali również ze związkami zawodowymi jako Klub Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, to spotkanie chciałbym podsumować w ten sposób względem tych chybionych reform, że nie trzeba dużo, aby po prostu stanąć po jednej stronie, po tej stronie, po stronie ludzi, po stronie nauczycieli, po stronie po prostu sprzeciwu likwidacji etatów, które mają się odbyć w tej szkole. Jesteśmy przeciwni i zawsze, proszę Państwa, będziemy Państwa wspierać, jak nam to będzie dane zgodnie z prawem. Dziękuję. Ja jeszcze tak może podsumowując, to jest jedyna szkoła, która w ubiegłym roku zanotowała wynik dodatni, a więc przyniosła do budżetu powiatu dodatkowe środki, które zostały rozdysponowane na inne zadania oświatowe. I jaką mamy sytuację? Jedyna szkoła, która przynosi w cudzysłowie zysk, postanowiliśmy okroić o dwa oddziały. No chyba nie tędy droga, raczej trzeba szukać innych źródeł finansowania, innych możliwości. Tym bardziej to, co wspomniano wcześniej, że są środki w regionalnym programie operacyjnym na szkolnictwo zawodowe, także na szczeblu wojewódzkim jest, szczeblu krajowym jest program POWER, czyli program operacyjny wiedza, edukacja, rozwój. Są środki na szkolnictwo zawodowe i z tych środków trzeba korzystać, a nie likwidować oddziały i zmniejszać potencjał tej szkoły, to jest niekorzyścią dla uczniów, którzy będą mieli ograniczony zakres nauki. Nie będą mogli wybierać swoich zawodów, nie będą mogli się kształcić zawodowo, więc to jest ta reforma, to jest pseudoreforma przeciwko naszym uczniom także. Kto będzie zaproszony na tą specjalną sesję? No już dzisiaj zapraszamy związki zawodowe, nauczycieli, uczniów, jeżeli mają taką wolę, ochotę, to zapraszamy do Starostwa Powiatowego, ale sądzę, bo ta inicjatywa zaproszenia leży w gestii pana przewodniczącego Chrycyny. Mam nadzieję, że nie uchyli się od tej odpowiedzialności, też zaprosi w naszym imieniu ludzi, którzy są w branży oświatowej, którzy czują to, wiedzą jak reformować i mają też pomysły na to, jak można rozwój edukacji w naszym powiecie przeprowadzić. Czy sądzicie Państwo, że na sesji zostanie rozwiązany ten problem, czy tylko będziecie dyskutować? Ja przypomnę, że w grudniu z naszej inicjatywy rozpoczęła się w ogóle dyskusja. Dowiedzieliśmy się zupełnie przypadkowo, że są planowane zmiany. Robiono to pod dywanem, my upubliczniliśmy całą historię zmian w oświacie i od tego czasu zaczęła się dyskusja. Ale proszę Państwa, jaką mamy sytuację? Dowiadujemy się, że podobno ktoś zostanie okrojona jakaś szkoła, podobno zostaną zlikwidowane oddziały. My chcemy jasnej sytuacji, jaka będzie edukacja w latach od 2015 roku w naszych placówkach ponadgimnazjalnych. Chcemy się dowiedzieć. Ja bym również, proszę Państwa, jeszcze chciał zwrócić uwagę taką na brak dialogu. Byłem uczestnikiem i myślę, strona związków zawodowych również z Państwa uczestnikiem spotkania dyrektorów związków zawodowych na Komisji Oświaty. Po prostu brak dialogu, brak przepływu informacji. Proszę Państwa, jeśli z ostatniej broszury wynika 2 400 000 na tak zwanym minusie, oświata jest w powiecie bytowskim, a Pan Starosta nam wmawia, no słuchajcie, nie ma żadnego problemu. To nie jest żaden dług, brak przepływu informacji, strony związkowe tu również nam się skarżyły. My jako radni opozycyjni również nie dostajemy pełnej dokumentacji odnośnie stanu oświaty. Tym, co się dzieje, czyli pisma związków zawodowych nie są nam po prostu przekazywane, stanowiska. No, proszę Państwa, w jakim świecie my żyjemy? Ja sobie zadaję to pytanie. No, w jakim świecie my żyjemy? Prosimy o bardzo przychylne nastawienie się do naszych postulatów i rozważenie tego, co już przedstawialiśmy wielokrotnie. Po prostu. Już nieraz zabieraliśmy głos. Nie przykro nam jest, że nikt nie chce nas słuchać. Państwo reprezentujecie grono nauczycieli. Tak, proszę. Że nikt nie chce z nami rozmawiać.
przedstawialiśmy, wydaje się, jak najbardziej konkretne argumenty, tym bardziej, że jesteśmy w roku, w którym Ministerstwo Edukacji stawia na szkolnictwo zawodowe i zakłada, że będą potężne dotacje dotyczące tego szkolnictwa, no nasze władze regionalne prowadzą zupełnie inną politykę. Nie tędy droga. Szanowni Państwo, dziękujemy za spotkanie. Kolega szef udaje się do starostwa złożyć wniosek. Dziękujemy za udział w konferencji. Dziękujemy. Wszystkim do widzenia, panie profesorze.